cieszę się, że będę mógł jeszcze raz zagrać dla tych kibiców. Cieszę się, że wróciłem do klubu, z którego wyszedłem. Cieszę się, że moja obietnica, którą kiedyś przed odejściem wypowiedziałem, jest w tej chwili faktem. Nic lepszego nie można sobie wymarzyć, kiedy można wrócić do swojego miasta, gdzie się człowiek wychował i jeszcze można grać dla swojej ukochanej drużyny. Prawdopodobnie jeden z ostatnich kontraktów moich, jeśli będzie następne kontrakty, prawdopodobnie przedłużenie. Ale czy to będzie emerytura, zobaczymy po roku, po dwóch latach. Na pewno tutaj przychodzę nie po to, żeby sobie siedzieć i odcinać kupony, tylko po to, żeby przypomnieć się, pograć, strzelić kilka bramek. Może dotrwać dojść do tej magicznej setki strzelonych bramek. Myślę, że mamy kilka priorytetów, ale na pewno taki bardzo spektakularny. Marek jest bardzo klasowym piłkarzem, uznanym, prawda, w Polsce i nawet nie tylko. I z tego bardzo się cieszę. No, mam nadzieję, że będzie się tutaj już do końca realizował. Pan grał z Markiem Saganowskim. Jakiego piłkarza pan go pamięta? Jakiego go pamiętam? Takiego jak chyba wszyscy. Bardzo dobrego, skutecznego. I mam nadzieję, że taki też będzie w ŁKS-ie, jak był kiedyś w ŁKS-ie i w Legii, czy w innych klubach, który grał. Szybki, silny i bramkostrzelny. Tak jest, no ocenił go pan perfekcyjnie. Czy będziesz w stanie wykrztusić siebie chociaż zdanie, widząc tyle ludzi, którzy przyszli cię witać? A powiem, witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Jako zawodnik łódzkiego klubu się do końca z chłopakami i dzisiaj możemy świętować wielki powrót. Kochani, ja zapodam rytm. Ale Marek mówi tak. Kiedy kupował pan ŁKS, czy nie podpisywał pan tych dokumentów drżącą ręką? Ręce nam drżały, na pewno, chociaż tak fizycznie to nie ja go kupowałem, a spółka, której jestem udziałowcem. Niemniej faktycznie to była trudna decyzja do podjęcia, bo to ogromna odpowiedzialność. Wziąć na siebie tyle lat łódzkiego sportu, historii mieszkańców tego miasta, a z drugiej strony wiedzieliśmy też, w jak tragicznej sytuacji klub się znajdował. Minęło półtora roku, dzisiaj mamy wielkie święto. Wykonaliśmy w tym roku plan optymalny. Potrzebujemy jeszcze, myślę, że roku, żeby naprawić finanse tego klubu. Pojawiają się informacje, że chcecie się sprzedać spółkę ŁKS. Czy to są realne pomysły i czy są chętni? Jest to też jeden ze scenariuszy, które bierzemy pod uwagę, natomiast myślę, że ta spółka nabierze wartości w momencie, kiedy okrzepnie w Ekstraklasie i kiedy będzie miała już namacalny dowód w postaci na to, że powstanie stadion. Wtedy jej wartość będzie jeszcze większa, a dzisiejsza wartość tego klubu to przede wszystkim ci ludzie, którzy tam z tyłu stoją, którzy przyszli dzisiaj bawić, a wiemy, że będą to robili w sposób kulturalny, w sposób, na jaki zasługuje ponad 100-letni klub. Plan minimum na pierwszy sezon w Ekstraklasie? Takie plany są dwa, ten finansowy i sportowy. Plan minimum sportowy to myślę, że gdzieś 10-11 miejsce w Ekstraklasie i okrzepnięcie w tej nowej kulturze, jakiej przyjdzie nam się zadomowić, w nowych warunkach pracy. A ten drugi plan to zakończenie spłaty zadłużenia. Zostało jeszcze w granicach 15-20% kwoty, którą obejmowaliśmy i wraz z zakończeniem następnego sezonu chcemy zamknąć definitywnie temat długów ŁKS-u.